Szulom alejhem, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Naprawdę bardzo się cieszę, że jesteście. Kolejny odcinek, kolejne wyzwanie. Parsha Chayei Sarah. To już 5. fragment z rocznego cyklu czytania Torah. Krok po kroku, idąc przez świat Torah, trafiamy na wątki romantyczne i rodzinne. I nie mówię tu o tym, że Owrochom znalazł sobie po śmierci Sory młodszą żonę, która bez wątpienia, nie bez jego własnego wkładu, obdarowała go 6 synami. Poruszę dzisiaj temat tego, co w życiu jest ważne i dlaczego niekoniecznie są to wielkie życiowe wydarzenia. I podpowiem wam też, jak stworzyć udany związek, na czym polega dojrzała miłość i co mówi Torah w temacie fundamentu na solidny dom rodzinny. Usiądźcie wygodnie i jedziemy. No to tradycyjnie na początek streszczenie naszego fragmentu, naszej Parszy Chayei Sarah. Nasz fragment zaczyna się od mało pozytywnego zdarzenia. W wieku 127 lat umiera nasza pramatka Sara. Zostaje pochowana w jaskini w Hebronie, którą Owrochom kupił od Efrona za 400 srebrnych szekli. Ta transakcja będzie miała w przyszłości ogromny wpływ na prawo żydowskie związane z zawieraniem małżeństw, o czym oczywiście możecie posłuchać w bardzo długim, szczegółowym wykładzie dotyczącym małżeństwa w judaizmie, który możecie znaleźć na kanale. Owrochom wysyła swojego sługę Eliazara, obładowanego prezentami, do Haran, żeby znalazł żonę dla Icchoka, syna Owrochoma. Eliazar przy studni we wsi prosi Boga o znak. Kiedy służące przyjdą po wodę do studni, poprosi je o wodę do picia. Ta, która zaoferuje także napoić jego wielbłądy, będzie wybranką, odpowiednią kandydatką na żonę dla syna jego pana. Do studni przychodzi Riwka, córka bratanka Owrochoma. Rodzina nie rodzina. Riwka test przechodzi, więc staje się kandydatką na żonę Icchoka. Eliazar dostaje zaproszenie do domu Riwki i jej ojca. Riwka wyrusza z Eliazarem do krainy Kanaan, gdzie Riwka po raz pierwszy spotyka swojego przyszłego męża, który się modli na polu. W znaczeniu takim prawdziwym polu, gdzie się orze, sieje i zbiera. Nie, że na dworze, co niektórzy nazywają z niewiadomych powodów polem. Ichak zakochuje się w Riwce od pierwszego wejrzenia. Żenią się, Ichak zostaje przy okazji pocieszony przez Riwkę po śmierci matki Sory. Proszę tylko nie pytajcie mnie, w jaki sposób Riwka pocieszała Ichaka. Jak pocieszała, tak pocieszała. Ważne, że skutecznie, tak? Dalej dowiadujemy się, że ojciec Ichaka, nasz Owrochom Awinu, wcale nie próżnuje i znajduje sobie nową, młodszą żonę. I proszę bardzo, ona rodzi mu 6 synów. Nie naraz oczywiście, jakby ktoś chciał przycwaniakować w komentarzach. Owrochom robi Ichaka swoim jedynym spadkobiercą i umiera w wieku 175 lat. Zostaje pochowany przez swoich 2 najstarszych synów, Iszmaela i Ichaka, u boku swojej kochanej pierwszej żony Sory. Opowiem wam dzisiaj coś, co bazuje na tym, czego nauczyłem się w temacie tej parszy od wielkiego człowieka, rabina, doktora, psychiatry Owrochoma Twerskiego. W parszy czytamy, że Riwka daje wodę Eliazarowi i oferuje napoić jego wielbłądy. Zapewniam was, że nie ma tu żadnego ukrytego znaczenia. No ale żarty na bok. Wydarzenie raczej mało ekscytujące, a mimo to zaważyło na życiu Riwki. Ale nie tylko, bo przecież to wydarzenie, choć tak mało znaczące na pierwszy rzut oka, miało wpływ na całą historię i przyszłość judaizmu. Riwka stanie się jedną z matek narodu Izraela. Bardzo często ignorujemy małe wydarzenia, które nas spotykają w życiu. Może dlatego, że nie są spektakularne. Media nasycają nas wydarzeniami wielkiej wagi, bardzo spektakularnymi. To ktoś zdobywa Nagrodę Nobla, to przygotowania do wyprawy na Marsa, naukowcy odkrywają wirusa zapalenia wątroby typu C, nowe technologie, niedługo, mam nadzieję, bezrat Haszem, zobaczymy informacje o skutecznej szczepionce na koronawirus, który nam wszystkim naprawdę zatruł życie. Wszystko to, o czym słyszymy, ma wielki kaliber i bez żadnej dyskusji ma ogromny wpływ na nasze życie, na historię ludzkości i naszej planety. Nic dziwnego, że nie zauważamy tych mało spektakularnych zdarzeń z naszego życia. bo jaki wpływ mogą one mieć na naszą przyszłość? Nie trzęsą naszym życiem, nie układają w sposób widoczny naszego życia, często przechodzą przez nasze życie zupełnie niezauważone, wręcz zignorowane. Bardzo często po prostu jesteśmy znudzeni wydarzeniami życiowymi, które nie są spektakularne. Jesteśmy znudzeni, a może po prostu przyzwyczajeni do zwyczajnych wydarzeń życiowych. Ale tak naprawdę to z nich składa się życie. My jednak o tym fakcie zapominamy, że życie składa się z małych wydarzeń, a nie z fajerwerków. Spójrzcie wieczorem na ulicę i chwilę zastanówcie się nad tym, co widzicie. Gdziekolwiek mieszkacie, prawie zawsze to, co rozświetla ulicę, to zwykłe światła, zwykłe lampy uliczne. Nudne, bez efektu, rozstawione w równych odstępach bardzo często, monotonne, ale to właśnie one dają potrzebne oświetlenie. To właśnie te monotonne, nudne lampy uliczne są ważne, a nie efektowne fajerwerki, lasery, wyszukane iluminacje, efekty świetlne. Spójrzcie na oświetloną, nudną lampami ulicę i zastanówcie się, jak bezużyteczne w tym oświetleniu byłyby fajerwerki. Fajne, efektowne, nienudne, niemonotonne, kolorowe, wystrzałowe, ale bezużyteczne. Naszym zadaniem w życiu jest robienie swego, a nie bycie gwiazdą zauważalną z każdej strony. Naszym zadaniem jest robienie małych rzeczy. Naszym zadaniem jest robienie tego, co potrzebne i odpowiednie, a nie bez przerwy szukanie fajerwerków życiowych, które często są poza naszym zasięgiem. Musimy się skupić na codzienności i prawidłowym kroczeniu przez tą naszą codzienność. To, jaki wpływ na nasze życie, czy nawet na losy świata będą miały nasze małe kroczki, nasze małe wydarzenia życiowe, jest poza naszym zasięgiem. Tylko i wyłącznie od Haszem zależy to, jaką naprawdę wagę i jaki wpływ będą miały małe rzeczy. Haszem chce, żebyśmy sięgali gwiazd, ale przypomina nam, żebyśmy nie zapominali o małych rzeczach, bo one są esencją naszego codziennego życia. Dziewczyna, Riwka, daje wodę jakiemuś facetowi i jego wielbłądom i staje się jedną z najważniejszych osób w historii judaizmu. Kroplą wody ukształtowała historię świata. Bardzo często czytamy Torah bez bliższego analizowania krok po kroku drobnych elementów składni i kolejności tego, co czytamy. W naszym fragmencie czytamy, i tutaj w moim tłumaczeniu, poślubił Riwkę, ona stała się jego żoną, Ichak pokochał ją. W Torach nie ma nic przypadkowego, jak wiele razy już mówiłem i jeszcze nie raz wam o tym powtórzę. Wszystko ma jakieś znaczenie. Spójrzmy na kolejność zdarzeń. Ichak żeni się z Riwką, stają się małżeństwem, miłość pojawia się później. W dzisiejszym świecie jesteśmy z każdej strony wręcz atakowani, albo nawet nagabywani przez miłość. Wszyscy obsypują się miłością w reklamach, piosenkach, filmach, życiu codziennym. Słowo miłość niestety bardzo straciło na znaczeniu, bo stało się pospolitym językiem. Czymś, co może się pojawić o tak sobie w każdej sytuacji, bez większych problemów. Prawdziwa miłość jest jednak bardzo trudnym uczuciem. Bardzo wymagającym poświęcenia czegoś na rzecz drugiej osoby. Nie chciałbym, żebyście w tym kontekście rozumieli słowo poświęcenie w sensie negatywnym. Chciałbym, żeby miało to bardziej pozytywny oddźwięk, do czego za chwilę dojdziemy. Dzisiejsza miłość to po prostu ślepa pasja. Czasem niestety też i rodzaj mody na zakochiwanie się. Taka miłość nie jest żadną podstawą do związku dwojga ludzi. To bardzo słaby fundament do zawierania związku, słaby i grząski bardzo często. Dom postawiony na takim fundamencie ślepej pasji, pustej, niedojrzałej miłości rozleci się wcześniej czy później i niestety może skrzywdzić mieszkańców tego domu. Zakochiwanie się zazwyczaj działa tak. Chłopak widzi atrakcyjną dziewczynę, która to w jego świadomości może zaspokoić jego potrzeby. I naprawdę nie mówię tu z podtekstem, bo mówię o wszystkich potrzebach, albo może o potrzebach w sensie ogólnym. Chyba tak będzie lepiej. Taki chłopak czuje, że właśnie ta dziewczyna może zaspokoić jego emocjonalne potrzeby. To oczywiście działa w dwie strony, bo dziewczyna także widzi w chłopaku kogoś, kto zaspokoi jej emocjonalne potrzeby. Przyjrzyjcie się sytuacji takiego zakochania, gdzie jedna i druga strona widzi w partnerze lub partnerce kogoś, kto będzie zaspokajał jej lub jego emocjonalne zachcianki. Mówią, że kochają siebie nawzajem, ale chyba oczywiste jest to, że każdy z nich kocha siebie samego. Każdy z nich szuka zaspokojenia swoich własnych potrzeb i jeśli partner lub partnerka nie zaspokoją ich potrzeb lub znajdą kogoś, kto potencjalnie lepiej zaspokoi ich potrzeby, to związek się niestety rozpada. Związek, jak widzicie, potrzebuje jakiegoś mocniejszego fundamentu niż chęć zaspokojenia swoich własnych potrzeb. Na pewno słyszeliście o aranżowanych małżeństwach. Dzisiaj jest to rzadkość. Kiedyś w zasadzie w każdej kulturze takie zawieranie małżeństw było codziennością. Ludzie żenili się, a miłość przychodziła później. Miłość dojrzała. Nie chcę, żebyście to odebrali jako namowa z mojej strony do aranżowanych małżeństw. Wybrałem ten przykład, bo w naszym fragmencie mamy do czynienia właśnie z aranżowanym małżeństwem. I na tle tego chcę wam opowiedzieć o tym, czym jest dojrzała miłość. Kiedyś ludzie się żenili, niebo się w sobie zakochiwali i każde z nich oczekiwało zaspokojenia własnych potrzeb przez drugą stronę, ale stawali się małżeństwem, bo mieli wspólny cel. Mieli solidny fundament, na którym budowali dom pełen dojrzałej miłości. Tym fundamentem, wspólnym celem było założenie rodziny. Wspólnym celem było poczucie odpowiedzialności za dzieci, za rodziny, za przetrwanie rodziny. Wspólny cel dawał poczucie, że jedna i druga strona musi dać coś z siebie, żeby stworzyć właśnie rodzinę. A miłość pojawiała się sama w momencie, jak jedna strona zaczynała dbać o drugą stronę. Miłość pojawiała się, kiedy jedna ze stron zaczynała nie dbać o własne potrzeby i zachcianki, ale o wspólne potrzeby. Nagle na fundamencie powstawał dom. Taki dom budowany na wspólnym celu niełatwo zburzyć. Miłość, która pojawia się na tym fundamencie, jest miłością bezgraniczną, bo jesteśmy wtedy w stanie oddać siebie samych drugiej osobie bez patrzenia na własne potrzeby. Kiedy widzimy, że nasza druga połowa potrzebuje czegoś, wszystko inne schodzi na drugi plan. I to jest dojrzała miłość, a nie wybuch namiętności, spowodowanie maniakalną chęcią zaspokojenia naszych własnych potrzeb. Miłość to rezygnowanie z czegoś. Rezygnowanie z własnych, egoistycznych potrzeb i zachcianek na rzecz stworzenia czegoś dobrego. Dzisiaj idzie przez świat fala rozwodów. Małżeństwa powstają hurtowo. Ilość, nie jakość. Spójrzmy na to, co Torah mówi na temat małżeństwa i podejścia do małżeństwa. Już na samym początku Torah czytamy, że mąż i żona powinni być jednym ciałem, powinni być jednością. Jak tą jedność osiągnąć? Każdy z nas zna sól kuchenną, której głównym składnikiem jest nic innego jak prosty, nieorganiczny związek chemiczny, który nazywa się chlorek sodu. Tworzą go dwa elementy w stosunku 1:1. Sód oraz chlor. Jest tyle samo jonów jednego, jak i drugiego. Ten pierwszy, sód, w połączeniu z wodą zachowuje się bardzo aktywnie. Jest to reakcja bardzo gwałtowna, podczas której pojawi się dym, a nawet ogień. To mieszanka wręcz wybuchowa. Drugi składnik soli to chlor, silnie żrący gaz, który jest bardzo trujący. Ani jednego, ani drugiego związku chyba nikt nie chciałby zjeść. Jeden, jak i drugi mogą zabić człowieka. Jeśli natomiast połączą się w pewnym sensie, rezygnując ze swoich indywidualnych właściwości, stworzą wtedy związek, który jest czymś, nazwijmy, bardzo dobrym. Nowy związek nie ma już tak niebezpiecznego działania jak indywidualne jego elementy działające same. W związku łączą się dwie osoby. Rezygnują ze swoich, kolokwialnie mówiąc, właściwości na rzecz stworzenia czegoś, co jest nowe i dobre. Tak właśnie mąż i żona stają się jednym, tworząc nową strukturę, która żyje jako jedność i dopiero jak ilość jednego z elementów zaczyna przewyższać drugi, a na płaszczyźnie ludzkiej mówiąc, kiedy zaczyna pojawiać się ego, zaczynają się zgrzyty i związek się rozpada, bo już nie działa jak jedność. Tak więc moja rada, zapomnijcie o sobie i o swoich potrzebach. Szukajcie kogoś, kto także poświęci ego i potrzeby, żeby razem z wami stworzyć coś mocnego, coś dobrego. Życzę wam, żebyście budowali swoje związki na mocnych fundamentach. Dla bardziej zainteresowanych tematem związkami polecam historię hasycką, opowieść o przepisie na udane małżeństwo. A jeśli ktoś szuka informacji na temat samego małżeństwa w judaizmie, aranżacji małżeństw, tradycji ślubnych i w ogóle tych wszystkich damsko-męskich spraw, to na kanale jest długi i treściwy wykład na ten temat. Nie przedłużając już tego odcinka, dziękuję wszystkim za wspólną podróż przez Torah po hasycku. Na słodko, z humorem i konkretnie. Koniecznie dajcie znać, recenzujcie, jak ta seria się miewa. Kontynuacja serii zależy tylko od słuchaczy. Jeśli są chętni, seria leci dalej. Jeśli nie, to nic na siłę. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał. To dzięki wam ten kanał może istnieć i kontynuować hasyckie opowieści na wszelkie tematy. Prosto z tajemniczego świata Żydów, w którym, jak już doskonale wiecie, nie ma żadnych tajemnic. Jeśli macie pytania, piszcie na e-mail. Ja, jeśli znam odpowiedź, to chętnie pomogę i odpowiem. Zapraszam wszystkich do dołączenia do grupy facebookowej Tajemniczego Świata Żydów, a w sekcji komentarzy pod tym odcinkiem możecie napisać waszą odpowiedź na pytanie tego odcinka. Jak nazywała się ostatnia żona Owrochoma, która urodziła mu 6 synów? No i jak nazywali się ci synowie? Pytanie i łatwe, i trudne. Życzę miłej zabawy w poszukiwaniu odpowiedzi. Bezrat Haszem, do następnego razu. Lachaim.